Aniowski, a razem ze mną Soroko, który nie wiadomo, czy dzisiaj wcale nie zniknie nagle i nie pojawi się przez kolejne parę miesięcy. Wszyscy będą się jutro zastanawiać, co się z nim stało. Nie, jestem Kanu. Ostatnio, słuchajcie, cześć wam, cześć tobie. Ostatnio miałem do wyboru wywiad albo powrót do domu. Wybrałem dom, bo wiecie, bo no czasami trzeba. Czasami trzeba, widzowie czekali z utęsknieniem. Powiedz, co robiłeś ciekawego przez ten czas, oprócz tego, że przyprowadziłeś jakiegoś chłopa, który chciał cię bić? Nic, słuchajcie, no z tym chłopem tak, historia. Mam nadzieję, że szybko o nim zapomni, żeby mu nie dać właśnie satysfakcji z tego, że sobie zarobi jakieś pieniądze. Niech zarabia, ale nie w tak chujowy sposób. Następna sprawa to jest, słuchajcie, co robiłem? Trening, jedzenie, picie, odpoczywanie. Picie oczywiście napojów niewyskokowych. No. Ale ty dorosłeś. Czasami dziocika jakiegoś, no bo to co, kurwa, słuchajcie, dzięki wam, ja już jestem rok w branży, wyobrażam sobie, kurwa, rok. Mentalnie dorosłeś, ktoś cię zaczepia, chce cię bić, a co roku nie lecie kroglodyta łamać gościa łokciami, tylko mówi, ja mu nie dam atencji, spokojnie, on na to nie zasługuje. To może nie o to chodzi, wyobrażacie sobie, co by się stało, jak ja bym w niego ruszył, wiesz, to no, miałbym problemy. Ej, słuchajcie, to jest policja, to już jest napaść z mojej strony, słuchajcie, już po raz byłaby to któraś napaść. Jeżeli by chciał mnie załatwić, to by poszło z urzędu sprawa, bo Soroko. Wiesz, no nie daj Bóg, kurwa, pójść siedzieć znowu za jakiegoś kurwa łba. Okej, okay, ale masz tak, że ludzie się często zaczepiają gdzieś na ulicy? Zaczepiają i nie zaczepiają. Mówię o takim negatywnym. On widzi nagle, że ja mam, bo to najczęściej mnie zaczepia 1,68 m. Wiesz, i oni z daleka, kurwo, ale jak już podchodzę i się okazuje, że on mi po tą sięga, się patrzy, co mówiłeś, mordo? Nie, nic, co roku, toż ten, kurwa, ten, zdjęcie byśmy sobie zrobili, wiesz. Ale nie, są ludzie, którzy zaczepiają, wyzywają, uprzykrzają życie. Też ich szanuję, szanuję was, kurwysyny, haha, kurwa. A musiałeś kiedyś kogoś kasować w ostatnim czasie? Tak, bo na mnie podnosili ręce często, wiesz, i to już jest, wiesz, no. Czyli były ostatnio bójki, mimo wszystko. Tak. No to straszna sprawa potem, wiesz. Najczęściej właśnie jest z takimi osobami, które kurwa poznaje. No właśnie to masz przykład gościa, który wyszedł i chciał szukać atencji, no. Poćpaliśmy, fajnie się pobawiliśmy. No, kłamie w ogóle, że kokainę chciałem tym. Mówi, że jaka kokainę nie ćpam. Każdy dealer się zaśmiał w Polsce, jak to zobaczył. Gadajmy, Soroko, na takie tematy, znaczy, zaraz ściągną wywiad. No, przepraszam, no, będzie lipa. Luzik, nic się nie dzieje. Natomiast jestem ciekawy tych sytuacji, gdzie ktoś chciał się z tobą bić. Jak to się skończyło? Skończyło się tym, że albo mnie zbierali z ziemi, albo jego, wiesz. Zbierali ci z ziemi? No, nie raz zostałem w pizdę, wiesz. Ale ostatnio? Nie, ostatnio nie. To właśnie mówię o tym ostatnio. Ostatnio miałem bardzo przyjemną sytuację pod kurwa sklepem. No chłop od... No zobacz, tam się też ktoś bije. To jest niesamowite, co? Że tutaj cały czas się wszyscy biją. Bijcie się! Może kurwa, zobaczymy, a tam kurwa kornik się bije. Ciekawe, co? Jeszcze raz powiedziałem? Teraz się dowiemy. Nie, śmieję się. Może ktoś z KSW się bije, wiesz. To jest nieprawdopodobne, że gdzie się nie ruszę, to wszędzie są bójki. Tak, no i ja muszę z tym funkcjonować, wiesz. Biedny Soroko, pokrzywdzony przez los. Stary, powiedz mi tak szczerze, ludzie w więzieniu mieli więcej wartości, czy ludzie, którymi się tutaj otaczasz na karcie walk? Każdy człowiek ma super wartości, słuchajcie, ale w więzieniu są niektóre bardziej podkręcane. Prawo pięści, słowo kontra słowo, tak zwane przełączanie na manualne, czyli rękami tłumaczenie, po prostu. A tutaj ludzie, co usłyszy, to pierdolnie jakąś głupotę, wiesz. No, nie ma, o, tu jest mniej konsekwencji niż tam za to. O, tak to ci odpowiem. Morda gada, morda odpowiada. Tu jest mniej konsekwencji za pierdolenie głupot niż w więzieniu, kurwa, bo w więzieniu ci głowę rozpierdolą, a tutaj może. Tak. Okej, okay, a mnie bardzo ciekawi twoje podejście. Na przykład kojarzysz Robaliniego? Tak, no, Robaliniego. Kojarzysz Olejnika? Oni tutaj na scenie biją się, rzucają do siebie bardzo mocne teksty, takie bardzo mocne i brutalne. Ja jestem ciekawy, co sobie ma w głowie Soroko w momencie, kiedy widzi, jak Olejnik i Robalini wyzywają się od wszystkich najgorszych słów. No, z jednym jarałem, z drugim jarałem. No, nie no, żart, wiesz, śmieszki, chiszki, ale no na tym robią się, no nie chyba, bo ja nie wiem, na czym to polega. Ja naprawdę, Kanu, ja nawet nie chcę wiedzieć, kurwa, jakbym chodzi wszystkich wyzywał od penisów, kurwa. No da, ty kurwa chuju, ty kurwa taki, ty siaki, nienawidzę, nie toleruję, bo mnie kiedyś też tak wyzywano, słuchajcie, dlatego kurwa, lepiej wytłumaczę się. Gdzie jest większa patologia, na freakfightach czy w więzieniu? Na Zatorzu w Olsztynie, jest największa patologia, słuchaj. No dobra, a teraz serio?
tutaj. Gorzej jest niż w więzieniu, jeżeli chodzi o zachowanie? Tak, no. To nie są zachowania, to jest chujostwo. Czemu? Się, no bo nie powinni się... A chciałbyś ich nauczyć kultury? Nie nauczysz. Jeżeli sam się nie nauczysz, jeżeli ktoś mu nie stanie piętą na jego pięknym nosie, dwoma nogami najlepiej, i się go nie zapyta, Kanu, poczekaj, i się go wtedy pytasz, wiesz. Mordo, rozumiesz? No wtedy może rozumie, może nie rozumie, wiesz. O, bo inaczej nie, no jak. Ale zaskoczyło mnie to, że miałeś aż tyle bujek w ostatnim czasie, że musisz się bronić, że ktoś cię atakuje. To jest dla mnie szok. Kurwa, szczerze, to jest mega kurwa szok. Słuchajcie, ostatnio mnie chłop od tyłu kopnął kurwa w nogi, rozumiesz? Od tyłu podbiegł i mi wypierdolił kopa, no. Za? Słuchaj, no bo tak o, bo on sobie chciał zobaczyć, ja mam nogi twarde. Mordo, to najgorsze jest to, że mnie odpala i skończyłem go bić dopiero jak mnie koleżka z niego kopnął. Musiałem spać z niego, bo to amok jest, wiesz. Się wściekłem, no kurwa, nagle ktoś ci, wiesz. Jeszcze jest, idę zagadzać, a on jeszcze... Aj, nie, kurwa, Kanu. Masakra. No. Każdy z nas miał dziwne sytuacje. Podam wam przykład. Bardzo często jest tak, że ktoś podchodzi i robi... Bo wiadomo, to, że ludzie podchodzą normalnie i gadają, wszystko spoko. Ale często ja mam tak, że ja stoję, a ktoś podchodzi i mówi: siemano, co tam? I mnie krewią, mówię, po co twarzy, mnie... Nie? Co tam, mordo, po twarzy? Mordo, jest git, wiesz jak? Nie? Tak, wiesz jak? I co się wtedy robi? Wtedy się mówisz, no spoko! Mordo. No, takie trzepanie dywanów to się nazywa, wiesz. No. Ojejku, stary, jutro masz walkę. Ty trenowałeś coś przed tą walką? Tak, no słuchajcie. Co trenowałeś? Zapasy. Zapasy brazylijskie jiu-jitsu, MMA. A stójkę? Tak, stójkę również. Bo Stifler chyba będzie chciał cię obalić, nie? No pewnie tak, to zobaczymy, co on będzie chciał zrobić, wiesz. Nie mam pojęcia, czekam na to. Czekam. Jestem niesamowicie ciekawy. Śledzisz piłkę nożną? Kurwa, śledzę. Dziwactwa się tam dzieją, ej, nie? No co, nie, kurwa? Chłopie, ja nie oglądałem kupę czasu. Kata strzelił bramkę. Kurwa, szczęśliwi wszyscy. Japońcy wygrały chyba z Niemcami, tak? Kurwa! No, Lewandowski nie strzelił gola. Prime. I Arabia wygrała z Argentyną. A wiesz, co jest najgorsze? Że jutro gramy mecz o 14, a o 20 jest mecz Argentyna-Meksyk w naszej grupie, a wtedy zaczyna się gala. To telefon, wiesz. Zobacz, dobra, mordo, zła na ręki, ej, Ty, ale jakby Polska przegrała, to ty będziesz zirytowany i Stifler będzie miał gorzej. Co ja wiem, ja się sam próbuję irytować, wiesz, napędzać swoją głowę, no, nie do przesady, bo to się może źle skończyć dla mnie, nie? O, jakbym się tak... Z kwalifikacją coś, nie? Nawet z kwalifikacją chodzi mi o to, że jak otworzę się za bardzo, to znowu będę miesiąc śpał po kurwa walce, wiesz, bo żeby się ogarnąć potem i to nie chodzi, że jestem super, wow, wygrałem albo przegrałem, nie. Ja po prostu uzewnętrzniam swoje bydle w środku i potem je skitrać, jest ciężko. Kurde, stary, jakbyś rzucił wszystko i po prostu sobie trenował i jadł dobrze. Przecież ty możesz na tym zarobić fortunę, po co ty wracasz do złych nawyków? Teraz zobaczymy... Teraz mam szansę, słuchaj. Mam zamiar po walce, wsiadam w samochód i jadę do kurwa Łodzi, do kurwa Agnieszki, się kurwa zawijam. I to jest Agnieszka? I Agnieszka to jest osoba, którą jeszcze kiedyś wspomnę. Pozdrawiam. No ty masz dziewczyny normalnie co chwilę jakieś fajne, co? Nie, tak, bo ja będzie Swietlana do mnie dzwoniła, kurwo! No nie, no tak, no przecież kurwa, dojebałem wcześniej. Nie może się dziewczyna wkurwia się na mnie i jedzie ze mną, wiesz? Ale rozumiem, masz rację, jestem zwykły siur. Ja bardzo lubię robić z tobą wywiady, bo dużo osób się dziwi, w jaki sposób ty, mimo tego, że masz swoje za uszami, jesteś tak zabawnym gościem, nie? Ja też zawsze jak to ludziom tłumaczę, że ja uwielbiam z tobą rozmawiać, bo ty po prostu jesteś w tym wszystkim taki szczery, śmieszny, zabawny. Tyle mi zostało, słuchaj, kiedyś, śmiać się z tego wszystkiego, z tego zła, co mnie otoczyło, wiesz, jakoś musiałem się sobie z tym radzić. Zacząłem z tego śmiać, prześmiewać to może, to nie jest dobre zawsze, wiesz, bo to czasami można olać niektóre ważne symptomy, kurwa, wiesz, prześmiewając to. Ale tak, staram się, kurwa, śmiać z tego, jak tylko. Ty powinieneś wyjechać stąd, na podróż, kręcić blogi podróżnicze do krajów, gdzie jest zakazany alkohol i wszystko inne jest karane ciężkim więzieniem i wtedy byś, stary, że tylko wracał na walki. Proponuję ci, żebyś zamieszkał w Tajlandii i tam sobie po prostu trenował. A wiesz, że mi to zaproponował Darek Wiśniewski? Żeby tam wyjebać, bo mam warunki do tego Taja wysoki. Lubię na wymianę iść. No, oj, jak to leci sobie. Wygrasz jutro ze Stiflerem? Wygram jutro. Na ile procent? Na pewno. No na 110% daję siebie wszystko, więc zobaczymy, co da moje 110% w ringu, no. Dobrze.
Co roku, nie zatrzymujecie. Dziękuję, Byku. Dziękuję. I nie popłyń dzisiaj, nie zgub się. Tak, tak, dzięki ci, naprawdę. I proszę o modlitwę, skurwysyny. Dzięki. Powiem ci, że nigdy nie słyszałem takiego apelu o modlitwę, stary, nigdy.